Chris Matthews to kolejna gwiazda, która występuje w innym ośrodku kultury w Kolbudach. Ale nie tylko on. Łukasz Gorczyca, którego doskonale znamy, identyfikujemy go jako znakomitego basistę, ale dziś poproszę Łukaszu, żebyś był tłumaczem tej rozmowy. Z całą przyjemnością, oczywiście, że tak. Chris Matthews był tutaj anonsowany jako cudowne dziecko, które już w wieku kilku, trzech czy czterech lat zaczął grać na gitarze. Czy on pamięta w ogóle swoje pierwsze występy? My first shows were when I was 10 or 11. No tak, oczywiście. Chris powiedział, że pamięta te swoje pierwsze koncerty. W wieku 10 lat już grał samodzielne koncerty. 10-11 lat zarabiał 10 funtów za koncert. Co daje w przeliczeniu jakieś około 40-50 zł. Ale cały czas gra koncerty. Jest jakby muzykiem na pełnym etacie. Uwielbia to, co robi, kocha to, co robi. I love it. It's great. I też to ja powiem też od siebie, że wczoraj grał koncert w Kaiserslautern. I prosto z Kaiserslautern jest w Kolbudach, także wszystko układa się po naszej myśli. No jest to nobilitacja naszego miejsca. Grałeś z B.B. Kingiem, między innymi. You met B.B. King. Czego się od niego nauczyłeś? Co w nim podziwiasz? What did you learn from B.B. King? That's a question. He basically just said never give up. You know, keep on keeping on and don't let anyone in the business drag you down. No tak, no B.B. King powiedział, żeby się nigdy nie poddawał. Cały czas robić swoje, cały czas przejść do przodu. Co robi oczywiście? Spotkał wielu wybitnych muzyków. Roberta Kreya, wielu innych. Także no, cały czas jakby to jest, siedzi gdzieś tam z tyłu głowy, żeby robić swoje, nigdy się nie poddawać, tworzyć, przede wszystkim tworzyć swoją muzykę. No swear words here, don't let anyone drag you down, you know. Jak odbierasz Polskę, jak Polska odbiera twoją muzykę? I love it. I've been coming here now for what, 7 years, I think? Probably 7 years. Even more. I think 7 years. My favorite thing about Poland is pierogi. You know, pierogi is like the best thing. To ja pozwolę sobie tego już nie tłumaczyć, bo to już wszyscy wiemy. But generally, you know, with any job you have bad gigs and good gigs, bad days and good days, but generally I find the Polish audience. Co możemy powiedzieć? Same superlatywy, także to już państwo wszyscy wiecie pewnie, nie, że kocha Polskę. Także wszyscy kochają Polskę za pierogi, za ludzi, wspaniałych ludzi, także yeah, it's great. And I tell people back home, come to Poland, come and hang out. It's a great country. Życzymy jeszcze wielu sukcesów i myślę, z Łukaszem jeszcze się będziemy wydywali. Dzięki. Cześć, jak się macie? Dobrze. Let's play some blues. You okay? Yeah!
and see me cry. Yeah.